Cześć wam. Jestem Jordan. Jestem ten osób, że robię Jordan Rain Creative Arts, ten kanał na Etsy. I ten teledysk powinien być ta historia o moim kanał. Więc zaczynam z którejś historii właściwie o forma sztukowy, nazywa się kintsugi. Jest z Japonii. I chodzi o to, jeżeli coś jest łamane albo zniszczone jako słoik albo talerz, a oni to reparują z żółtym i nie starają się ukryć, że to było łamane. Właściwie to cały sens tej rodzaju sztuki jest, żeby pokazać, że to rzecz miał któreś chaotyczne, zniszczone przeżycie. I oni nazywają to piękne. Jest całkiem inny rodzaj piękność niż coś, że jest perfekcyjne i cały czas był perfekcyjny i nie przeżył nic trudnego. I dla mnie to jest piękny paralel do prawdziwego życia. My chcemy i media chce, że my myślimy, że coś zaczyna od A, chodzi do B, do C i jest łatwy proces i to chodzi do pięknego produktu. I my powinniśmy mówić o taki logiczny proces. Życie nie funkcjonuje w tym rodzaju. I moja sztuka chodzi o to, że my wszyscy mamy takie przeżycie, że nas łamał, no, że nas zniszczył i są ciężki na ziemi od nas i musimy wybierać, któryś część zbieram do mnie i któryś część chcę trzymać i chodzi dalej z nim. I który część myślę, nie, ja nie chcę to w moim życiu. To należy na ziemi i to zostaje. I oczywiście ja miałam takie przeżycie, tak jak wszyscy ludzie. I jeżeli masz takie przeżycie, i na pewno miałaś, to jest to uczucie, że nie wiesz, co jest dla ciebie warto. I czasami to się czuje, jakby nic nie jest dla mnie warto. Wcześniej miałam szczęście od rzeczy, ale teraz nie czuję się nic. I musisz bardzo ostrożnie słyszeć na sobie i twoja intuicja, co daje mnie faktycznie trochę szczęścia. Najpierw jest tylko trochę. I dla mnie, oczywiście już był mojego psa, Chomsky, i sztuka. I to był proces dla mnie, że jest reflektowane w moim sztukiem, że zbierałam parę części i chciałam to trzymać. Ale nie chciałam ukryć, że tej przeżycie było. I też jest paralel, że chodzi o naturze, bo my, nie jest tylko my, że jest zniszczone czasami. Te naturze, my jako species niestety, trochę go zniszczył. I natura ma taki ogromny umiejętność się znowu budować. To nie jest jakaś wymówka, że możemy robić co chcemy, ale natura ma tę umiejętność i buduje się znowu i czasami gwałtownie, tak jakby sztormy w Amazonie, burza w Amazonie i gdzie wszystko jest cieplejsze niż wcześniej. To jest natura spróbuje znaleźć nowe równowagi. My powinniśmy pomóc. To jest tak, jak jeżeli ty jesteś łamany, nie chodzisz przez to bez przyjaciółmi. Wszyscy jesteśmy część długi system i o to chodzi moja sztuka. I mam nadzieję, że to daje was też trochę inspirację i mam nadzieję, że też, jeżeli jesteś osób, że robisz sztukę, że masz też te siły robić dalej. Trzymaj tę część i zrób dalej. I dzięki, że słyszałeś i cześć, pa!